15 sierpnia po porannej mszy świętej, około godziny 7 rano, z kościoła ojców reformatów wyruszyła pielgrzymka do Skoszew. Peregrynacja miała do przebycia dystans około 15 km. Podczas drogi wierni modlili się śpiewając. Pielgrzymkę poprowadził ku sanktuarium ojciec proboszcz Konstanty Ciaranek. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko brzezinianie, ale również mieszkańcy Koluszek oraz okolicznych miejscowości. Po przybyciu na miejsce uczestników przywitał proboszcz i kustosz sanktuarium w Skoszewach. Następnie pomnicy uczestniczyli w uroczystej Eucharystii odpustowej, okrzepieni słowem i ciałem Chrystusa, wyruszyli na dalszą wędrówkę do domu Ojca. W pielgrzymce wzięło udział 1128 osób. Pierwszy raz